Dzisiaj znajdujemy się o krok od natury, razem z kaczkami, bo to również ich święto. 4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt, dlatego zapytamy mieszkańców i same zwierzęta, jak świętują. Wie pan, jaki dzisiaj dzień obchodzimy, 4 października? No jest odpust przy nie. Światowy Dzień Zwierząt, no to pięknie. To właśnie widzę, przed nami idą właśnie piękne pieski, 3. A masz jakieś zwierzątko? Tak. Jakie? Królika. Jak się królik nazywa? Natka. Pies. Królik. O nie, ale zawsze chciałam mieć pieska. Psa i kota. A myślicie, że zwierzęta mają dostateczne prawa w Polsce? Nie wiem, trudno mi się wypowiadać na ten temat. Te prawa mimo wszystko powinny się różnić, nie powinniśmy zrównywać ludzi ze zwierzętami. Ale zwierzęta też mają prawa, jak najbardziej, to i tak powinno być. Prawo do swobodnej wypowiedzi? No, bez przesady, bo zwierzęta nie mają swojego głosu. Może dostosowanie większej ilości miejsc publicznych do możliwości wejścia ze zwierzętami, bo jednak na ten moment jest to dość ograniczona opcja, na przykład idąc sobie przez Kraków na spacer z pieskiem, nie wszędzie możemy wejść, żeby wypić tą przysłowiową kawę, prawda? Duże to znęcenie zwierzętami, teraz się słyszy, tak? Mhm. Kiełbasach, gwoździe i tak dalej. Zwierzęta też ma swoje życie, też myśli i czuje. Nie sądzę, żeby zwierzęta były równe ludziom, ze względu na to, że jestem katolikiem, uważam, że człowiek posiada duszę. Każdy normalny człowiek szanuje zwierzę i nie dręczy go i stara się być do nich dobrych, nie? A powinniśmy hodować zwierzęta na futra czy na mięso? Wie pan co, człowiek od zarania dziejów trudnił się łowiectwem, chodził w skórach i to jest naturalne, no to jest naturalne, tego nie zmienimy, no to tak powinno być, no. Myślę, że tak, wiadomo, no, to jest mięsożerna. Jako przysmak, ja też jestem mięsożerny, więc no ja bym sobie na przykład ciężko miał odmówić jedzenia mięsa, więc no. I na przykład zwierzęta powinny być hodowane na futra? Na czym? Na nie, futra. Nie. A na mięso? Absolutnie. To zależy, na przykład jeżeli chodzi o świnkę, no to też trzeba coś jeść. Jest łańcuch pokarmowy, no i trzeba się tego trzymać, żeby też no, ludzie mieli pożywienie, no to te mięso musi być pozyskiwane no, z jakichś zwierząt. A sam jest pan wegetarianinem? Nie, nie jestem. Nie. Z przyjemnością zjadam golonkę. Ja osobiście jestem wegetarianinem ze względów właśnie moralnych i mam te dobro zwierząt dość na względzie przy codziennych wyborach.